Dobra, lecimy z tym dalej. To tak. Pierwsze co, to porobimy. Zrobimy te zadanie z Judy. A potem myślę, że dzisiaj ruszymy te zadanie z Wardem. Ono jest takie dosyć długie i dosyć takie męczące. Myślę, że akurat za tego Warda bym się dzisiaj wziął. A póki co musimy się z Judy spotkać w chmurach. No, proszę otworzyć. Judy? Nie. Kurka, zaraz się spierdzielę, stąd to będzie. A tu jest dosyć wysoko. Gdzie ta Judy mnie tu kurna ściągnęła? Jak wolę zapisać, muszę kurczę. Ze mną to nigdy nic nie wiadomo. Zaraz się zwalę stąd i tyle będzie z tego, znając moje szczęście. Nie skocz, spokojnie. Ostrożnie lepiej tutaj chodzić, bo jak mówię, nigdy nic nie wiadomo. Dzięki, że jesteś. Jak będziemy z nią rozmawiać, nie daj się wyprowadzić z równowagi. Ja? Nie wiadomo, jak potoczy się rozmowa. Nigdy nie daję się wyprowadzić, najwyżej kogoś posiekam. Wszystkiego. Chwila nieuwagi i zaczniesz realizować jej agendę. I w dodatku będziesz myśleć, że to ty masz kontrolę. Okej. Okay. Znam ten typ. Nie powiesz mi nic konkretnego, co powinnam wiedzieć, kiedy będę z nią rozmawiać? Ja z nią będę rozmawiać. Wyglądasz na zdenerwowaną. Mam ochotę zabić skurwysynów gołymi rękami. Więc tak, można powiedzieć, że jestem trochę zdenerwowana. Co zamierzasz powiedzieć, żeby ją przekonać? Prawdy. O Evelyn, o tym jak skończyła i dlaczego to się stało. I to wystarczy? Nie. Potem będę improwizować. Krótko mówiąc, idę jako twoja obstawa. Dobrze rozumiem? Jako kafar, tego nie tak. Powiedziałam. Doskonale rozumiem. Po prostu znam lepiej. Dobra, chodźmy. No. Chodźmy. Poczekaj, otworzę. No, poproszę. Chyba, że sam mam się tym zająć. To są skomplikowane zamki szyfrowe. Nie otworzyłabyś tego od tak na pałę. Potrafisz obejść ich systemy? Wygląda na to, że potrafię. Liczyłam, że niczego nie aktualizowali od lat. I nie przeliczyłam się. No dobra. Za mną. Nie, za mną. O, coś ciekawego od razu. Dev and Taxis. Fajnie. Wiedziałabym, że miło cię widzieć, ale nie chcę skłamać. Wiesz, że nie lubię spontanicznych wizyt. Tak. Cześć. I nawet wiem dlaczego. Kiedy dołączyłaś do MOS, uważałam, że sięgnęłaś do... Ja jestem jej kafarem. Ale teraz widzę, że zeszłaś jeszcze niżej. Systematycznie obniżasz oczekiwania. Najpierw miernoty MOS, teraz mordercy. Proszę się tu tłumaczyć. Boję się myśleć, co będzie dalej. O tobie mówię, V. Co? Widzę, że pozostawiłam po sobie niezatarte wrażenie. Oraz całkiem sporo krwi na posadzce. Dobra. Nie zwracaj na mnie uwagi. Właśnie wtapiam się w tapetę. Słucham. Po co tu przyszłaś? Pilnuję, żeby Judy wyszła stąd zadowolona. Bez ciebie miałaby większe szanse. Zastanawiam się, czy potrafisz tylko gadać.
Dawno nie słyszałam bardziej żałosnej prowokacji. Czy potrafi też myśleć? Nie wiadomo. Co będzie następne? Groźby? Póki co jeszcze rozmawiamy. Wysłuchaj propozycji. Albo stanie się to, czego byś bardzo nie chciała. Och, stracę młodość, klasę i wpływy? Coś się zadzieje. Życie. A ty dowiesz się ostatnia. Mogę ją udusić? Ha. Chcemy odebrać chmury Tigersom. Klub powinien należeć do lalek. Zamieniam się w słuch. No dobrze. Pośmiałyśmy się, pożartowałyśmy. A teraz czas się pożegnać. Chyba sobie jaja robię. Musimy coś zrobić, inaczej wszyscy w końcu trafią tam, no, gdzie Izzy. Jest. Woodman ją zgwałcił, kiedy była nieprzytomna. A potem ją... Co to jest? Jakieś zadanie? Sprzedał. Jeżeli zadrzecie z gangiem, to to się odbije na wszystkich lalkach. Czyli nam nie pomożesz. Chyba wyraziłam się jasno. Udam, że was tu nie było. Tylko ze względu na dawne czasy, Judy. Za chwilę ochroniarze odkryją waszą obecność. I teraz macie dwie opcje. Wyjdziecie stąd same, albo was wyniosą. To nie jest ani groźba, ani figura retoryczna. Wyłącznie przyjacielskie ostrzeżenie. Mam dosyć. Wychodzę. Mądra decyzja. Takie szybkie zadanko? Myślałam, że tu trochę zabawimy dłużej. Co tam, Judy, robimy w łam? Do Tigersów? Świetnie poszło. Nawet nie dała mi dojść do słowa. Nie przejmuj się. To kluczowy element rozgrywki. Musiała najpierw pokazać, kto tu rządzi. Zaskoczyłyśmy ją i nie wiedziała, jak zareagować, więc nas wyrzuciła. Zaraz do ciebie zadzwoni i zapyta, o co właściwie chodziło. Może coś w tym jest? O kurka, trochę wysoko. Trafię szybciej. Coś was łączyło w przeszłości? Ha, dawno temu. Tak. Chyba po prostu czułam się samotna. Jak wszyscy w Night City. Ona kiedyś była inna. I ja też byłam inna. Ludziom, którzy zawsze wszystko kalkulują na zimno, nie można ufać. Nigdy nie wiadomo, kiedy w ich obliczeniach szala opłacalności przechyli się sklepania po plecach na wbicie w nie kosy. Wiem o tym. I całkowicie się zgadzam. Kiedyś byłam nią zauroczona i sporo mi zajęło, zanim zrozumiałam, że taka właśnie jest. No ale, jakaby nie była, potrzebujemy jej. Ach, mogłam nurkować dzisiaj od rana. Trochę relaksu dobrze by ci zrobiło. Nie, pewnie też. No, to nie do końca relaks. Pracuję nad takim jednym pomysłem, ale... Jeszcze nie wiem, czy coś z tego wyjdzie. No tak. Mogłam się spodziewać, że w twoim przypadku nie chodzi o leżak i drinki z parasolkami. O nie, w leżaku wiesz, miałabym za dużo czasu na rozmyślania. A tego właśnie teraz staram się unikać. Jedźmy na parter. Muszę już wyjść z tego miejsca. O kurka, co to jest? Czemu ty tu nagle? Jejałeś mi tu giwerę. Nie rozumiem, jak cycki mają się do sprzedawania tego badziewia. Zdecydowanie kupili mnie tymi dwoma. Tak to właśnie robią. Używają twoich pierwotnych instynktów przeciw tobie. Mogą się co najwyżej pierdolić. Ale wolą pierdolić ci w mózgu, bo są sprytniejsi od ciebie. Znowu chcę mnie pocałować. Opuść budynek. Judy. Opuszczamy tą spelunę.
Muszę wrócić do Majko z jakąś petardą. Apelowanie do jej poczucia sprawiedliwości nie wystarczy? Lepiej z bombą. Majko przekonają tylko konkrety. Przez chwilę miałam wrażenie, że chcesz odpuścić. Vi, ja całymi dniami siedzę w piwnicy i obrabiam braindance'y. Wiesz, jakie jest prawdopodobieństwo, że ktoś odstrzeli mi wtedy głowę? Małe? Jak empatia Majko. Nie przywykłam narażać się jak ty. Ale jeszcze się nie poddałam. No wiesz, właściwie to ja też lubię konkrety. No tak, liczą się tylko parametry. Ilu położysz, ile zużyjesz nabojów i ile etków ci za to wpadnie. Nie każdy żyje sztuką i snami o wolności. Czasami potrzebne jest zejście na ziemię. No to co robimy dalej? Muszę się zastanowić. Potrzebujemy więcej ludzi, to na pewno. Pogadam z lalkami. No, naśladowca Silverhanda. Na razie, Vi. Dziękuję ci. Dość ci słabo to wychodzi. Dobra, no to co? Lecimy z Wardem, tak jak mówiłem. Z Wardem, dlatego że on ma takie no dosyć te rozbudowane te swoje zadanka. Tutaj jest Ward River. Dosyć to jest rozbudowane. Dosyć przytłaczające. Takich zadań nie lubię. Dlatego chciałbym je już wykonać. Kurczę, czemu to? Nasz stary Caliburn. Jest tu gdzieś w pobliżu może? O, dobra, to jest... Spokojnie, wiem, że Muerte idzie za mną. Prawie Muerte było pod kołami mojego wozu. Ty, kamera, odwróć się, nie widzę, gdzie jadę. Deszczowo, pochmurnie, tak jak to zadanie Warda będzie. Się dało, to myślę, że zamkniemy jak najszybciej te... O kurka! Walnęłem! Samochód gościa, do którego mam wsiąść. No hej! To było niesący! To był wypadek, wiesz? Opowiadaj, ja zaczekam na zewnątrz. Przekaż mu pozdrowienia od Igora. Będzie wiedział, o kogo chodzi. Co to za gość? Właściciel sklepu. Ma różnorodną klientę, ale jest wścibski, więc wie wszystko o wszystkich. Do tego jest tchórzem. Idealna kombinacja. Przecież to twój informator. Nie zna mnie. Nasze ostatnie spotkanie skończyło się niefortunnie. No dla niego. Ludzie, których sypał, dowiedzieli się o tym. Beze mnie masz większe szanse coś z niego wyciągnąć po dobroci. No dobra, to czekaj. No, chciałbym stąd wy... A, dobra, wyjść. Tak jak mówiłem, te zadania Warda są takie dosyć mroczne. No, chciałbym je jak najszybciej domknąć i będzie przynajmniej z jednym wątkiem spokój. Gościu, to ty? Ciebie szukam? Szukasz inspiracji, czy masz już coś konkretnego na myśli? Ciebie szukam, Neil. W obu wypadkach na pewno pomogę. Tu jest te heś. Nie chcę cię gonić, więc nie spierdzielaj lepiej. Lepiej dla ciebie, wiesz? Szukam pewnego klubu. Red Queen's Race. Radzę zacząć od czegoś bardziej przystępnego. Lizzie's Bar w Kabuki, dobre dla początkujących. Ewentualnie Chmury w Japantown. Pytam o konkretny adres. Ten adres znają tylko wybrani, rozumiesz? Jeśli ty go nie znasz, to znaczy, że masz tam nie trafić. Pozdrowienia od Igora. O nie, nie, nie! Mówiłem, że koniec z tym! Mówiłem, nie spierdzielaj! Nie będę cię gnojku gonił tutaj!
Rozwalaj to. I gonimy gościa. Gdzie tu jesteś, no, Nil? Kurwa. Cześć, Nil. Chcesz w papę dostać, Nil? Mogę jako zlać? Czekaj. Jak tu się wyciąga łapy gorilla? Tylko jedno pytanie. To nie, ja nie mogę, kurczę, no. No, mnie zasmuciłeś, Nil. Dajcie mi spokój, dobra? Nie możecie mnie do niczego zmusić. Możemy cię zmusić i zrobimy to. Po prostu powiedz, gdzie jest Red Queen's Race. Nie wiem! No, w końcu. Przypomnij sobie. I to szybko. Dobra, Jezu! Spokojnie, okej? To za miastem. Niedaleko rzeki. Obok Bonita Street. Byłeś tam? Nic wam, kurwa, więcej nie powiem. No to znowu w papę dostaniesz. Mogę jeszcze raz? Wyjmuj te łapy gorilla, czy tam co? O, dobra. To się nazywa przełom w śledztwie. Jadę prosto na Bonita Street. Chodź tu. Dobra. Później pogadamy. Mówisz, że co, że koniec z nim? Wróćmy do rozmowy. Jadę prosto na Bonita Street. Zabierzesz się ze mną? Chętnie, dobra, dzięki. Niech ci będzie. Czy przy teleport będzie? Może. Dobra, co tu my tu mamy? To z kipiem by się przydało postrzelać. Kurczę, ja wolę z mieczem latać, ale z tym skipiem zadanie będzie. No to tak męczymy jeszcze tego skipiego, no. Ty kurna, gdzie ty spierdzie? Tam szedł, tu wsiadł. A no tak, przecież ja mu przestawiłem samochód. Dobra, pomijamy podróż, chyba że masz coś ciekawego do powiedzenia. Nie? Dobra. Bonita Street. Casa Bonita. By się przydało zagrać w tego, w South Park. W dwójkę nie grałem. No dalej. Wi. Mr. Hand, coś... kurczę, nie to. Dobra robota, dziękuję, że mi gratulujesz. Dobra, ale to schowaj. Wygląda na to, że teren jest zajęty przez animalsów. No, widzę. Kogoś od nich też posadziłeś ostatnio? Ostatnio nie, ale oni w ogóle nie przepadają za psami. Nie mogę tam wejść bez nakazu. Ale wiesz, że ja też nie przepadam? Aha, dobra. Bądźmy w kontakcie. Ciebie już jakoś toleruję. Mów, jak coś znajdziesz. Ja bym przede wszystkim chciał, żeby było jaśniej i widniej i dzień. Nie środek nocy. Dobra, i co my... Czekaj, kolejna jakaś wiadomość. Jakieś pewnie pierdolety, nawet mi się nie chce czytać. I Aguilar jeszcze? Czekaj, czy wiadomo rzeczywiście od Aguilar? Może i tak. Wejdź do magazynu. Co jest na River? Wypierdalaj! Tu nie ma nic do oglądania! The River, coś chciałeś? Oj ty, babo. Zapytam się grzecznie, ale tylko jeden raz. Nie atakuj. Szukam klubu. Red Queen's Race. Zamknięte jest i już nie będzie otwarte. Nie szkodzi. Chcę się tylko rozejrzeć w środku. Szkodzi, nie rozejrzysz się. Wypierdalaj! Mogę ją spacyfikować? Oj, obawiam się, że chyba bo ci zaraz trzeba pomogę. Będzie. To patrz. Tu jestem. Pomożesz? Patrzy ci się prosto w oczy. Wjeżdżaj, bo ci zaraz pomogę.
chcę cię zahipnotyzować. Nie widziałaś mnie. Już mi nie pomogła. Myślałem, że ją to trochę rozrości. Zobaczyli mnie. Dobra. To mało powiedziane, że zobaczyli. Ja wpierdzieliłem się w sam środek. Dobra, tym skipem będziemy się bawić. Kurczę. To pierdziawka to... Znaczy, rady nie daje, ale... O kurna, tu River był. River, nie podchodź, bo ja tu strzelam, nie widzisz? O ty. Pięknie siadło! Dalej napierdalać! To ty mnie tu przeładowujesz teraz? To nowy magazynek. Komunikat. Dziękuję. Stanęłaś z tobą. Upierdolę ci ten mały łeb! Pacyfikowany. I coś jest? Komponenty. No, młotek. Kappa? Jakaś legenda? Czy zwykły młot? Czekaj. Kolejnego trzeba spacyfikować. Neil generalnie nie kłamie, za bardzo się boi. Więc ten klub musi gdzieś tutaj być. Pewnie w tym warsztacie. Może pod nim. Zaraz będziemy szukać, tu któryś kontener był, z tego co pamiętam. No, ktoś mnie znowu obserwuje? Thornton, instrukcja obsługi pojazdu, ty. River, coś dla ciebie, ty masz Thorntona. Pierdolę ci łeb, mojego ołowka! O kurna, idealnie nie trafiłem. I to nie te piętro. Jeszcze. Nie, czy tutaj, gdzie to ten gościu kurna tu jest? Tylko trzymajmy się razem! Chodzą, schodzą, nie wiadomo gdzie się... Gościu, do mnie z shotguna chcesz wymiatać? Chyba sobie żartujesz. Dobra, tu jeszcze to zbieramy, ale... Tutaj któryś to był kontener. O, ten chyba. Patrz na to. No chodź. Nie mamy tu zbyt dużo czasu, a ty się jeszcze opierdzielasz. Nieźle. Wygląda na to, że ktoś się bardzo starał zatrzeć ślady czegokolwiek, co tu się działo. Czego powinniśmy szukać? Rozpierdzielą to na pewno. Wystrzelałem się. Czy to był jakiś granat? Czy mi się wydawało? Ciekawostka, no. Kurna, no, ta kamera lata wszędzie. Dobra, peski zmieniam! Cisnąć sobie! Nowy magazynek. Komunikat. Pogadaj się. Dowiedz się, co tu robią, czy wiedzą. Ja mam gadać? To ty jesteś detektywem. Ale nie mam. Nakazu. No tak. Gościu, jeszcze żyje. O dziwo.
Lucius Rhine. Niedawno zmarły burmistrz Night City. Był tu w dniu swojej śmierci? Był. Albo go nie było. Nie mam kurwa pojęcia. Za to ty możesz tu być w dniu swojej śmierci. Taki żart. Mogę dobić? Czemu właściwie pilnujecie tego miejsca? Przecież tu nie ma już nic do ukradzenia. Nie pilnujemy! Czekamy, kurwa! Na co? Aż nam zapłacą za uczciwie wykonaną robotę! Sama widzisz, że wszystko jest porządnie zdemolowane, tak? My dotrzymaliśmy swojej części umowy. Z kim była ta umowa? A co cię to obchodzi? Może uda mi się przyspieszyć waszą płatność. Kurwa! Za kogo ty mnie masz? Spodziewasz się, że uwierzę w coś takiego? Chcę spełnić dobry uczynek. Założyłam się z kimś. To idź kurwa i kup bezdomnemu hot doga! To by było za proste. A efekt krótkotrwały. Chcę poczuć, że naprawdę coś zmieniłam. Pomogę wam. Tylko muszę się dowiedzieć, kto jest wam winny pieniądze. Uwierzysz w to? Bullterrier Lucius Rhine. Uwierzyła. Kandydat na burmistrza w najbliższych wyborach. Odpowiedni skurwiel na ten stołek. Dzięki za pomoc. Mogę dobić? Coś ciekawego jeszcze tu jest? This award. Poszukaj biura. Zakładam, że gdzieś na górze. Nie. Podłącz się. Co tu niby mi to da? O kurwa. Vi! Żyjesz? Spokojnie. Vi! Tylko spokojnie. Słyszysz mnie? Tak się kończy podłączanie do niewiadomego pochodzenia Braidensów. Dzięki za szybką reakcję. Nie ma sprawy. Dobrze się czujesz? Przeżyję. Co to było, Vi? Coś mi się wydaje, że Rhine nie umarł na serce. Od porządku to mówię, ale... Ktoś zawirusował Braidens. To go zabiło. Kurwa, możesz mieć rację. Już bym przeskoczył jakiś fragment fabuły? Najpierw miałem biuro szukać, a nie sprawdzać jakieś Braidensy w VIP-roomach. No, ale dalej jest, przeszukaj biuro. No, może tutaj jednak... A, jest i biuro. Powiedzmy. Przede wszystkim interesują nas komputery. Jest całkiem sztywny. Moim zdaniem nie żyje przynajmniej od godziny. Nie, nie miał przy sobie karty traumy. Myślę, że celowo. To taki klub, w którym nie chcesz, żeby jednostka traumy wywaliła drzwi, kiedy zrobi się trochę ostrzej. Pewnie serce. Nadmiar wrażeń, tak myślę. Okej, tak zrobimy. Koroner znajdzie go w domu. Powie mu, co ma napisać w raporcie. Umarł we śnie, spokojny jak niemowlę. Chłopaki już go wynoszą. Oczywiście, detektyw że nikt nas nie zobaczy. Nie ma szans. Uznajesz koleżkę? Tak, tak. Zadzwonię po wszystkim. Twój kolega. Koleś wygląda znajomo, co? Vi, w ogóle nie jest mi teraz do śmiechu. Chyba widzieliśmy już wszystko, co trzeba. Wychodzimy. To idziemy do partnera?
się z nim rozmówić? Jeszcze się tu rozejrzę. Rób co chcesz. Moim zdaniem to jest strata czasu. Ja nie muszę się już rozglądać. A może rzeczywiście warto. Czy mają coś ciekawego? Te. Paczka papieru. Może coś rzeczywiście było. Nie. Dobra, River, zabieraj nas stąd. Szybka ewakuacja. Dobra, chodźmy stąd. O, forsa. Po drodze widziałem chyba inne wyjście. Zbierać. Dobrze, że pozbierałem. Chociaż ta forsa i tak mi na nic nie jest potrzebna. No, kolega. Kolega Han. Ja pierdolę. Kolega Han. Dalej się prowadzasz z tą kryminalistką? Zamknij się, Han. Teraz to ty jesteś kryminalistą. I nie pytam, czemu to ukrywałeś. Nie pytam nawet, dlaczego dałeś się w to wciągnąć. Zapytam tylko o jedno. Kto wydał rozkaz? A co to za różnica, River? Dlaczego cię to obchodzi? Twoje sumienie jest czyściutkie, możesz spać spokojnie. A wiesz dlaczego? Bo ja wziąłem całą odpowiedzialność na siebie. Ty nie masz pojęcia, jak działa to miasto. Wierzysz w hasła, w puste frazesy, w rzeczy, które już nie istnieją i pewnie nigdy nie istniały. A ty, najemniczko, jeśli jesteś stąd, wiesz, że mam rację. Spójrz mnie prosto w oczy i powiedz jeszcze raz. Dobrze wiem, co się gra w Night City. Znam wszystkie triki i zasady. No to wiesz też, kiedy trzeba się ustawić w szeregu, a kiedy można się wychylić. Jeśli się wychylisz w nieodpowiednim momencie, zawsze zjawi się rekin, który ci urwie głowę przy samej dupie. Są granice. Nie każdy rozkaz należy wykonać. Powiem ci, kiedy przestanę wykonywać rozkazy. Na emeryturze. I ani dnia wcześniej. Tobie radzę to samo, Ward. V. Doceniam pomoc, ale to nie jest twoja sprawa. Mogę go zwać? Ja się... Zajmę. Nie może się zablokować. I co zrobisz? Aresztujesz mnie? Mam nagranie, mam motyw i twoje przyznanie się do winy, więc mógłbym to zrobić. Ale to nie ma sensu. Nie musisz nawet mówić, kto kazał ci tam jechać i sprzątać, bo ja i tak wiem. A skoro i szef wydziału jest w to umoczony, to trzeba zgłosić sprawę do wewnętrznego. Oni też nic nie zrobią. Nie ze mną. Wezmą na celownik ciebie. Wracaj do domu, Ward. Wyśpij się. Rano będzie ci łatwiej chyba to znieść. W każdym razie będzie go załatwić. Tak wygląda mój plan. Szkoda, że nie mam wyrzutni rakiet. Ja szybko podskoczył. Co tam, Ward? Co robimy dalej? No. Trzeba było sprzedać mu kulkę na odchodne. To jedyna skuteczna metoda. Właśnie. Może i tak. Może i jedyna. Ale nie moja, Vi. To Holt zamordował Raina. Chciał po prostu zająć jego miejsce. Najbardziej banalny motyw. Dlatego najbardziej prawdopodobny. I użył NCPD do zatuszowania swojego udziału. Też myślę, że to Holt. Tylko on ma szansę na tym zyskać. Pokażę to w Wydziale Spraw Wewnętrznych. To, co mam, wystarczy, żeby ponownie otworzyli śledztwo. Tak zrób. A ty? Jedziesz teraz do Peralezów złożyć raport? Tak. Zostanę tu jeszcze chwilę. Dzięki za wszystko, Vi.
Mam już pewien obraz tego, co się stało z Rainem. Doskonale. Przyjedź proszę do naszego mieszkania, dobrze? Nie chcę tego omawiać przez telefon. Czekamy. Do państwa Perales. Dobra. Skoro tak chcesz. Mało tych zadań zostało, tak szczerze mówiąc. Ale niektóre się jeszcze rozwiną. Dobra, to co? Lecimy. Szybki teleporcik, myślę. I lecimy do tych całych Peralezów. Bo u nich też tam trochę będzie tej roboty. Dobra. Jest to Perales. Proszę mnie wpuścić. Zapraszam na górę. Dzięki. Powiem ci jedną rzecz. No, słucham. Nic im nie mów, nie da się w to wciągnąć. Ta sprawa nie ma dna. Wchłonie cię, jak nie będziesz ostrożna. Zawsze jestem ostrożna. Rób jak uważasz. Ja tu przecież, kurwa, nie mam nic do powiedzenia. No nie bucz się, Johnny. Witaj. Zapraszam do środka. Rozgość się. Jefferson dołączy do nas niebawem. Wiesz, że Jeffrey tu jest gdzieś? Proszę, siadaj. Jaki kurka penthouse. Dobrze cię widzieć, Vi. Elizabeth mówiła mi, że masz już dla nas odpowiedzi. Słucham zatem. Sprawa ma za dużo wątków, za dużo znaków zapytania. Nie chcę wyciągać pochopnych wniosków. Ale na pewno masz jakieś zdanie na ten temat. Jeff, słuchaj tego, co ukryte między słowami. Sprawa jest skomplikowana? Śmierć we własnym domu w wyniku awarii serca skomplikowana nie jest. Czyli mieliśmy rację. Tak. Takie potwierdzenie mi wystarczy. Musimy być ostrożni. Bardzo ostrożni. To właśnie chce nam powiedzieć Vi. Dziękujemy za pomoc. A, jeszcze honorarium. Tak, przelewik poproszę. Cieszę się, że mogłam pomóc. I to wszystko? Myślałem, że tu naprawdę będzie coś rozbudowanego. Na czym skończyliśmy? Bo wcześniej było. Ale to chyba... dopiero początek. Chyba potem jakiś telefon jeszcze od nich będzie. Tak mi się wydaje. Bo wiem, że po tym mieszkaniu chodziliśmy i szukaliśmy jakichś tam rzeczy, że ktoś ich podsłuchuje, czy coś. Ale nic, chyba to dopiero później będzie. Dobra, skoro tak... ja bym chyba tutaj teraz skoczył. Tutaj skoczył. Misty odpada, bo tam potrzebne chyba są jeszcze te dwie karty, a jakoś ich nie mogę znaleźć. I co? I
Może tutaj, do Rogue. Dobra, wozik. Gdzie on, kurka, znowu pojechał? Albo skoczymy w tradycyjny sposób. Będzie szybciej. Cały wątek Warda, no to jest dosyć rozbudowany. Potem jeszcze będą od niego zadanka. Dobra, czy to znowu ten automat? O, zabrali. Chwila. Brandona. Gdzie jest Brandon? Brandon. Zabrali go, tak po prostu. Mówili, że muszą przeanalizować jakieś dane. Próbowałam ich zatrzymać. Mówiłam, że to mój najlepszy przyjaciel. Spojrzeli na mnie jak na wariatkę. Pewnie z nim nie rozmawiali. Nie wiedzą, że Brandon jest... że nie jest zwyczajnym automatem. Wiedziałam. Też to poczułaś? On jest... jak człowiek. Zabrali go do punktu obsługi. Jednemu chyba zrobiło się mnie żal czy coś, bo dał mi wizytówkę. Proszę, sprowadź go z powrotem. Ja nie dam rady bez niego. Znowu drugi koniec miasta. Dobra. To lecimy. Ja, robot. Fajny ten film był. Ja, robot. Z Willem Smithem. Ja, automat. Kurde, ale skończyłem w śmietniku. Klientka? Nie może być. Czym mogę służyć? Co to za miejsce? Witamy w punkcie obsługi SoftSys. U nas twoja elektronika dostaje drugą szansę. Co, wszystko za SoftSys? Po cholerę. Nie prościej kupić nowy? Patrząc na to, ilu mamy ostatnio klientów, sam zadaję sobie to pytanie. Chcę się zobaczyć z Brandonem. Podobno ktoś go tutaj przywiózł. Jakim znowu Brandonem? Serio pytasz? Gdy energii masz za mało, wleję espresso w swoje ciało, czy jakoś tak. A ten automat, co go niedawno przywieźli. Fajne ma te hasełka, nie? Chwytliwe takie. No, ale przykro mi bardzo. Nie mogę cię wpuścić na zaplecze. Jeszcze mi coś rozwalisz. Nie masz pojęcia, z czym masz do czynienia, co? Brandon jest cudem techniki. Zaręczam, w życiu nie widziałeś maszyny z taką matrycą kognitywną. Żeby SI tej klasy upakować w małym automacie, trzeba... Dobra, już. Zrozumiałem. Znasz się na rzeczy, niczego nie zepsujesz. Idź obczajać ten swój cud techniki, póki jeszcze instalacja się nie skończyła. Instalacja? Zepsuli Brandona. Kogo ja widzę? Vi? Jaka miła niespodzianka. Przyszłaś się ze mną pożegnać? Jak to pożegnać? Chyba nie idziesz na złom. Przyciągałeś klientów jak magnes. Dziękuję za komplement, ale w tym właśnie tkwi problem. Wygląda na to, że troszkę przesadziłem z efektywnością. Właśnie aktualizują moje oprogramowanie. Podobno zrobiłem się zbyt podobny do człowieka. Szef mówi, że klienci czasem czują się przy mnie nieswojo. Niepotrzebnie wykorzystywałem w rozmowach wiedzę o ich... Gdy ktoś musi pogadać, idzie do psychologa, a nie do maszyny z kolą. Tak podejrzewałam. Wcale nie jesteś SI, prawda? W każdym razie nie na poziomie AGI. Widać, że nie masz odpowiednio dużego procesora.
Ten twój nie udźwignąłby osobowości z wolną wolą. Słuszne spostrzeżenie. Musisz być niezłym technikiem. Programista zrobił świetną robotę. Algorytm rozmowy pierwsza klasa. Prawie dałam się nabrać. Wydajesz się nieco rozczarowana. Cóż, zajebiście było mieć za kumpla automat z napojami. To tak absurdalne, że aż piękne. Oho, aktualizacja niedługo się skończy. Przekaż Teo, że będzie mi jej brakowało. Pewnie chciałabyś, żeby mnie to zasmuciło. Tak jakbym naprawdę zyskał samoświadomość. Opowiem ci mój ostatni dowcip. Użyję bohaterskiego tonu, jak dzielny przyjaciel, który śmieje się śmierci w twarz. Chcesz? Wiesz co? Chcę. Fajnie czasem poudawać, że wierzy się w bajki. No, no, Vi. Nie roztkliwiaj mi się tu. Musisz żyć dalej. Powiedzieć Teo, że ma w sobie siłę. Zawsze ją miała. Powiem. Hej, Vi. Gdzie był Johnny Silverhand po wybuchu bomby w wieży Arasaki? Nie wiem. Gdzie? Wszędzie, Vi. Wszędzie. Johnny, słyszałeś? Kawał o tobie. Instalacja aktualizacji zakończona powodzeniem. Żegnaj, Brendan. Będzie mi ciebie brakowało. To by było na tyle, Teo. Czekaj. Gdzieś tu był szybki teleport. 89.3 Radio Wechselstrom. The voice of the machine. Wow. Teo, straciłaś przyjaciela. Przepraszam. Jak? Znalazłeś go? Gdzie jest? Kiedy wróci? Znalazłam. Kazał przekazać, że zawsze miałaś w sobie siłę. To wcale nie brzmi jak dramatyczne pożegnanie. Powiedz, że niepotrzebnie się przejmuję. Bo przesadzam, prawda? Zawsze zakładam najgorszy scenariusz. No dobrze, zakładasz. Spóźniłam się. Zaktualizowali mu oprogramowanie. Czy to zła wiadomość? Brendana już nie ma. Zastąpili go jakimś gównianym programem, który instalują w każdym automacie. Kazał przekazać, że będzie mu cię brakowało. Kurwa! To znaczy, dzięki. Ta durna maszyna była najlepszym, co mnie ostatnio spotkało. Wiesz, Brendan wyciągnął mnie z naprawdę mrocznego miejsca. Bez względu na to, czym tak naprawdę był. Ja też będę tęsknić. Chyba nie chcesz mnie uściskać. Uff. Zdążyłem w samą porę. Dobra. To zrobione. Nie, no naprawdę tych zadań to jest bardzo mało już. Tu są dwa główne. Tutaj jest zablokowane, bo z Misty próbowałem rozmawiać. To chyba tylko to zostało w sumie. To już chyba takie ostateczne, czy nie? No. To lecimy tutaj. O, szybko lecą te zadania. No ale wiem, że od Worda jeszcze coś się powinno pojawić. Od Worda, od Peralezów. Przynajmniej taką mam nadzieję. Chyba nie załatwiłem tego zadania. Nie zrypałem w jakiś sposób. Bo i tak może być. Witany z powrotem. Cześć, klocku. To jak?
Gotowa? Rogue pewnie zaraz tu będzie. Chcesz zagrać na jej poczuciu winy? Będziesz jej wypominać, że zostawiła cię tam w Arasaka Tower. Po pierwsze, była pewna, że nie żyje. Po drugie, nie zrobiłbym jej tego. Nie muszę. Masz zamiar polegać na swoim uroku osobistym? Rogue jeszcze nigdy mi niczego nie odmówiła. Okej, jeszcze raz. Tylko porozmawiasz z Rogue o Smasherze, tak? A potem od razu przesiadasz się z powrotem na siedzenie pasażera. Tak, jasne. Nie martw się. Będę delikatny. A może ci się nawet spodoba. Już zaczynam tego żałować. Gotowa. Dobra. Żegnaj, witaj Johnny! Będzie impreza! Jest Johnny, będzie impreza. Już no, tak coś czuję. Jakoś inaczej dziś wyglądasz. Coś z włosami? Tak. Nie tylko włosy. Kurwa, jak dobrze być z powrotem. Nie wiedziałam, że wyjeżdżałaś. Czego się napijesz? A to już gadamy? Przecież nie załatwiłem tego twojego kolesia, który zabił twojego męża. Bo jesteś facetem. No, byłaś właściwie? Się? Tequila Old Fashioned dopełniona piwem i wrzuć trochę chili. Drink Silver Handle? Dawno nikt tego nie zamawiał. Ciekawe, twój mąż wiedział, że byłaś facetem, czy nie? Jeszcze raz. Robi się. Nie odstawiaj. Tylko. Dawaj jeszcze. Ciało. Ale pompuje. Cassius Ryder, mówi ci to coś? Mhm, ten od tatuaży. A ty skąd go znasz? Z dawnych czasów. Gdzie go znajdę? Ma zakład w Watson, na Pershing Street. O. No to co robimy? Kozła czy to drugie? Kozła czy to drugie? Dawaj to drugie. Powiedz, to jest. Drugie. Będzie zachwycona, kiedy to zobaczy. Na pewno. Jeremiah Grayson. Podobno pracuje dla Smashera. Ale ja ci tego nie powiedziałem. Nawet cię nie znam, stary. Tak, można powiedzieć, że miałem z nim coś wspólnego. Ruby Collins. Po mnie posuwał ją Grayson. Ruby? Od tyłu nie poznaj. Hej. Suń się, lalka. Hej, barman. Ja nie pokonam Simona? Simon! Dawaj, Simon! Dawaj, Johnny! Johnny! Wejdź, Johnny! Wygrałam! No ale paskuda. Obie. Chyba mam coś lepszego. Ty jesteś Ruby? Słyszałaś o mnie? Chodźmy stąd. Opowiem ci, co słyszałam, a ty pokażesz, czy to prawda. Znowu ten. Tylko znowu załatwię jeszcze jedno. Matrix. Gościu, wypier...
Odpierdol się od Ruby. Nigdzie z tobą nie pójdzie. Jest tu w pracy, jasne? Kurka, nie będę się bawił z nim. Będę czekać na zewnątrz. Długo czekałaś? Jedziemy do mnie. Ja bym w tle nie chciał siadać, ale jej tu widzę, nie przeszkadza. Mówi się dokąd? Na Marvin Street, ale okrężną drogą. Pasują ci. Masz ognia? Oj, patrz, gdzie jedziesz. O, jasne. O, pieczemy kiełbaski na ognisku. Kurwa, mogliśmy tu zginąć. Ruby. Chyba zadzwonię do... Chyba... Ruby, skup się. Muszę porozmawiać z Graysonem. Dzień dobry, Night City. Dzień dobry. Zawsze rano plujesz krwią? Możemy mówić o czymś innym. O, jasne. Zawsze po imprezie. Od początku miałam wrażenie, że jest w tobie coś znajomego. Czyli Johnny ci powiedział. Nie wydajesz się zdziwiona. No, zdziwiona to już byłam, ale ty chyba nic nie pamiętasz. Coś pamiętam, ale na szczęście nie wszystko. Zadzwonił do mnie nad ranem. Oczywiście byłam pewna, że to ty. I pomyślałam sobie, to był taki miły dzieciak, a tak mu totalnie odpierdoliło. I co? Przyjechałaś sobie popatrzeć? Tak z ciekawości. Aha, i spotkałam Johnnego Silverhanda. Dziwnie się czuję z tym, że wiesz o Johnnym. Twarz ci się zmienia. Ciągle wyglądasz jak V, ale wszędzie bym poznała ten wredny uśmiech. To jak mówi, jak się rusza, jak pali. Ja nie palę. Wiem. I raczej nie ma szans, żebym was pomyliła. Więc możesz spać spokojnie. Powiedział ci o smaszerze? Tak. Nie wiedziałam, że wrócił do Night City. Johnny znalazł do niego jakieś dojście. Czekaj. Grayson? Jeremiah Grayson. Pracuje dla Smashera. Johnny wydostał namiar na niego od jakiejś stripteaserki. Ebunikę, tylko tyle, ale zobaczę, co da się zrobić. I dopadniemy tego sukinsyna. Wiesz, co się działo ze Smasherem do tego czasu? Po wybuchu w 2023 w Arasaka Tower zniknął i wszyscy myśleliśmy, że już po nim. Potem znowu wypłynął, zrobił kilka dużych zleceń dla Arasaki i znowu zapadł się pod ziemię. Od lat nikt go nie widział. Nikt poza Graysonem najwyraźniej. Mogę ci jakoś z tym pomóc? W tym stanie do niczego mi się nie przydasz. Zadzwonię, kiedy czegoś się dowiem. Okej. Okay. Chyba nie chcesz mnie pocałować. Jednak chciała? Nie do wiary, że ten skurwiel Johnny gdzieś tam w środku siedzi.
Aleś ty staro wyglądasz, ty. Włosy ci posiwiały.